Zapach benzyny i dryfujących opon, ale przede wszystkim motoryzacyjne emocje przyciągnęły do Cieszyna tłumy na kolejną edycję kręciołka samochodowego. Opuchar Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. Bardzo się cieszę, nawet słoneczko nam zaświeciło, więc myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie i sympatycznie. Widzimy się po raz pierwszy tutaj przed halą widowiskowo-sportową, po raz pierwszy na odcinku drogowym. Wielkie wyzwanie, szczególnie dla tych młodych kierowców, którzy po raz pierwszy niejednokrotnie będą pokonywać odcinek prawie 1 kilometra. Na starcie niecałe 50 załóg, podzielonych tradycyjnie na uczniów i absolwentów. To, co mnie bardzo cieszy, to 3/4 wszystkich absolwentów to są właśnie absolwenci Zespołu Szkół Technicznych. Drodzy Państwo, jak przystało na rajd, taki prawdziwy rajd, jako pierwszy pojedzie samochód funkcyjny. W samochodzie funkcyjnym sama Pani Burmistrz Miasta Cieszyna, witaliśmy już ją na odprawie. Powitajmy ją jeszcze raz w tym pięknym, czerwonym samochodzie. Kierowcą jest Hubert Bulandra, który będzie prowadził Panią Burmistrz odcinkiem drogowym takim samym jak uczniowie i absolwenci będą mieli dziś do pokonania. Będą go dwukrotnie przejeżdżać. Wiadomo, najlepszy czas, trzeba uważać na te pułapki, które są na drodze, czyli szykany i odpowiedni wjazd na parking. Pod browarem jest strefa kibica, więc na pewno będzie ten pierwszy samochód wzbudzał mnóstwo emocji. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że są z nami goście, sympatycy motosportu. W tej przerwie, kiedy na przykład nasi faworyci akurat nie będą jechali, warto tutaj przyjść i zarówno tam z tyłu za halą widowiskowo-sportową porozmawiać z kierowcami, pooglądać te samochody, które niektóre cały rok były przygotowane właśnie na kręciołka samochodowego. Mamy tutaj wóz bojowy z 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Też można wejść do środka, można zobaczyć. To jest jedyna okazja, drodzy Państwo, żeby to zobaczyć. Mamy zawodników Automobil Klubu Cieszyńskiego. Mamy tutaj strefę samochodów, takie, które może nie do końca jeżdżą normalnie w ruchu ulicznym, ale panowie się tutaj mocno przygotowali, przebrali, ubrali stroje tak, jakbyśmy się czuli, że obstawia nas policja. Są, wiem, że jakieś motocykle, ale szczególnie witam grupę sympatyków Subaru. Jest ich tutaj pod tym namiotem, z tego co naliczyłam, chyba 5 albo 6. W przerwie też będzie możliwość przejechania się. Natomiast, drodzy Państwo, już teraz, jako drugi samochód funkcyjny, właśnie to Subaru wjedzie na trasę, a my czekamy cały czas na Panią Burmistrz, więc nie wiem, jedzie. Tak z ciekawości, to był też moment, że sędziowie mogli zbadać, ile statystycznie ten samochód będzie na trasie. A ja, skoro samochód już jest, pozwolę sobie, jak już tu polatam z tym mikrofonem, Pani Burmistrz uśmiechnięta, to znaczy, że było ciekawie. Było ciekawie, oczywiście, było też ekscytująco. Uważał kierowca, żeby się coś nie stało, więc spokojnie. Ani samochód, ani ja nie uszkodzona. Ani infrastruktura. Ani infrastruktura, dokładnie. Drodzy Państwo, i tego się trzymajmy. Moi drodzy, wszystkim zawodnikom, wszystkim kibicom życzę przede wszystkim dobrej zabawy. Zapraszamy do strefy gastro, którą prowadzi Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych. Drodzy Państwo, trzeba coś zakupić. I najważniejsze, żeby sprawiało frajdę i sprawiało frajdę bezpiecznie.
tak naprawdę, żebyście wszyscy ukończyli z jak najlepszą punktacją, z jak najlepszymi wynikami, ale przede wszystkim, żeby to było bezpieczne, żeby wszyscy ukończyli w takim stanie, jak zaczynali. Tak więc najlepszych wyników, wspaniałych wrażeń, dużo spalonej gumy, pani Bożena nie słucha, dużo spalonej gumy, no i zobaczenia się w takich wesołych nastrojach za kilka godzin. Na zakończeniu. Czy macie jakieś pytania? Czy wszyscy zrobili i zdążyli badania techniczne? Jeszcze jeden pan, tak? I tutaj jeszcze, więc pana Lasoniusz jest. Z kamerą kręciołek odwiedził Mariusz Jaszczurowski.